Siemaneczko nierobowy, z tej strony Buddy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z House Building. Moi drodzy, jesteśmy dalej na naszej budowie. Pan Miyagi nam rusztowania przywiózł. Mam nadzieję, że nic nie rozwalił. Panie Jagi! Jeszcze chciał nas rozjechać. Co za dziad? Czas z montażu przygotować, czas na montaż elementów. Aha. Jakieś stojaki ustawiamy. A to ciekawe, wam powiem, bo... You did it! Uuu. 43 muszę mieć te, tak? Takie... Ech, chyba to mało. Co to jest? Oj, to chyba nie to. No trudno, panie Miyagi. Musisz mi panie przywieźć 43. O, to drogie. 15 dolków za jedno. Myślę, że to jest za mało. Ale okej. Miyagi. Ciśnij. To na pewno. Jestem przeciążony. No ja wiem. Ja niestety wiem, że jestem przeciążony. No ale cóż, budowa musi być. Szajse, ale mogę to tak kłaść. Dobra. Kurde, słońce w gały wali. Wiem, że słońce w gały wali, nic nie widać. Gdzieś mi jeszcze umknęły, tu na pewno w garażu. A jak?
poziom osiągnięty. No dobra. No wchodź, wujek, bo... Tak się szybko buduje. Opa. Się trochę masz. A zabrakło mi 40. Ja coś czuję, że tu jeszcze więcej będzie. 100 trzeba będzie kupić. Ile mogę? 200. Dobra, kupimy 200. Powrót do gry. Miyagi jedzie jak zwykle, Miyagi się nigdy nie spóźnia. Jak potrzeba, to i Miyagi bierze to wszystko. Pan Miyagi jest... O, piwnica. Pan Miyagi jest super. Patrz, zabrakło mi 23 pustaków. No. Miyagi. 23 sztuki poproszę. Na ręcznym. Te koła ci się, Miyagi, nie wracają. Chyba zapomniałeś ręcznego. Ręcznego ściągnąć. Co jest? Pan Miyagi mnie zawsze dowiezie wszystko na czas. O, dobra, mamy to. Zalewamy ładnie wszystko betonem. A tu komik, dlatego nie możemy zalać do końca. Coś tutaj nam nie zalewa do końca. Nieładnie. Kolejne pustaki. 440, dobra, trzeba wziąć 600. Coś czuję, że to się na tych pustakach. 440, 640. Dobra, 700 nie będzie. Ja wiem, że to mało będzie, więc góra już prawie wylana. Dobra, Miyagi, biegnę. Aha, czyli
240 mogę maksymalnie wziąć, no ale dobra, no to. Jesteś obciążony, no i ja wiem, że jestem obciążony. Jak się buduje szybko? You did it! Nadproża, raz, dwa, trzy, cztery, nadproża. Oj, ja mam cegły, no ale... Co ja z tymi cegłami zrobię? Mogę je sprzedać? Proszę. Pajak ciśnie mi jagi. I po krzakach. Nasz pan Miyagi nigdy nie zawodny. Jedno, drugie, trzecie i Outstanding. czwarte. Ha, i znowu pustaki. Cholernie to słońce. Powiem wam, że trochę. To słońce trochę dobija, dlatego że ja ściemnia mi. Pojaśnia trochę grę, ale przesadzili trochę z tym słońcem. Tak szczerze powiedziawszy. Gdzie są moje postaki? Dobra. Aha, dobrze, że zamówiłem więcej. Widzicie? Wujek Buddy wie, co czeka tutaj. Dziwne, że tego komina do góry jeszcze nie wyprowadzamy. No, tu góra. Prawie zrobione.
trochę zaprawy nie dajemy, ale to... To nic. Naprawdę? Zabrakło mi dwóch pustaków? Heniu, jedź do Miyagiego po dwa pustaki. Nie, Miyagi nam przywiezie, szefie. A kiedy odbiór? A, nieważne. Impressive. 5 nadproży, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedź już Miyagi. Zaraz będziemy wiechę robić. Wow. Pyk. Pyk, pyk. Nie, naprawdę, jeżeli studio ogląda tą moją produkcję, to powinni trochę... Ty poważnie? Jeszcze pustaki? Wyżej? 24? Jeszcze dziesiątki powinny być. Są setki, ale jeszcze dziesiątki. Ptaki mi latają. Widzicie, jak słońce odbija? To takie... Wow. Sześć pustaków jeszcze. Jeszcze jednego pustaka. Trzeba jeszcze dokończyć budowę komina. Zakup cegły kominkowej, dokończ murowanie. Cegły kominkowej gdzieś nie miałem. Widzicie, a przed chwilą niedawno mówiłem, czemu komina nie wykończamy. I trzech cegieł, nie wierzę w cuda. No trudno. Trochę ta budowa nie jest dokończona. Szkoda, że jeszcze materiału nie możemy tego, co zostało, sprzedać. Tym powinni się zająć twórcy gry również. Może po prostu... Impressive. No krokwie. Jest do sprzedawania. Dobra. Po to są te kontenery. Takie. Ale ten już nie. Ale ten nie. Dobra. 47 krokwi dachowych muszę kupić, tak? To jest to. Wow. Miyagi jedzie oczywiście.
Lubię pana Miyagiego, spoko gość. O, nie wezmę więcej niż 26. Dlatego nienawidzę zielone mogli dać, bo zobaczcie dlaczego, bo nie widać tego i dlatego człowiek wybaczcie, ale no nie widać, tak? Przez okno nie wyfrunę już. Ty, Mijak. No, już myślałem, że Mijak mi uciekł. Ale Mijak jest cwaną bestią. Wiecha prawie gotowa. Kto pracował na budowie, to będzie wiedział, o co chodzi. Zaraz przyjdzie jeszcze wata cieplana. Gdzieś jeszcze jakiś krokwini brakuje, ale ja jej nie widzę. Tylko te słońce odbija mi tutaj. Jest taka ala balkon. Dwie debelki jeszcze. Albo z drugiej strony. Jedna je. Fuck. Po balkach nie można skakać. No nie wierzę, tutaj. Congratulations! Deski podbitkowe. Oczywiście standardowo chyba tych desek nie mam.
Ile muszę kupić? 91. Dobra, 100. Na wszelki wypadek. What? Miyagi! Dziadu karwaliski! Coś ty zrobił z moimi... Co za dziad, nie? Nie, 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 nie! Poważnie? Dwie deski gdzieś zgubiłem. Teraz wy ciebie trochę drażni w tej grze. Nie wiem czemu, ale dobra. Fuck. Ostatnie elementy są głośne na samym grzbiecie dachu. Gąsiory. Ile? 91 gąsiorów? Poważnie? Aż tyle? No dobra. Osiem desek, to już mogę sprzedać. Dobra, stój z tym jednym gąsiorem. Miyagi, nawet mi nie odchodź. Nie, nie wierzę. To nie jest gąsior, tylko
Membrana dachowa. Wyobrażam. Co za. Ale mnie teraz zdrażnił. Oszukuje ta gra. To jest nic innego jak papa. Poważnie, zabrakło mi 10. Nie dość, że kupiłem 100, to jeszcze mi zabrakło 10. Ja to przeliczę, bo to mi się zdaje, że ta gra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 28. Gdzie to jest? Łata dachowa. Brilliant. 35 lat. Okej, ale dla mnie to jest za mało.
Ale chamstwo. Co, jeszcze wyjdę? What? Nie, 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 nie. I blachodachówka powinna być kładziona. Deska wiatrowa. Widzicie, dwie. A zobaczcie, kupiłem nadmiar i na styk. Podziękował. Niestety z rusztowania znowu muszę skorzystać. Outstanding. Co tu teraz jest? Dachówka ceramiczna. A to dachówkę ceramiczną mam. O tu. Dachówkę kładzie się od góry, zacznijmy od tego, idzie do dołu, a nie na odwrót. Albo od dołu do góry. Aha, teraz to... Impressive! Dachówka mi się podoba. Ta czarna taka. Impressive! Zabrakło. To powiedz tego, 500 dachówek to jest, zobacz, 500 już z tego wykorzystałem. You did it!
125 zachówek. Męczące to jest, 130 kupię. Takie klikanie. Pięć zachówek ekstra. Jaki dawaj, bo dach się robi. Ja coś czuję, że tutaj... Za mało tutaj... Mi się zdaje, że ja 500 sztuk powinienem kupić. I to jestem z... Really? 4 dachówki? Nie wierzę w... Miałem 5 dachówek więcej. Te dachówki się żrą, czy co? Dobra, bierzemy 500, bo ja nie będę się tak bawił, kurde, bo... Miyagi, nie wal mnie tutaj. Zaraz łopatą dostaniesz, to zobaczysz. Dobra, dach jest kompletny, to musimy tylko posprzedawać. Bo raczej już nie będą nam potrzebne. Niech kasa do nas wróci. Okien. Sprzedać. Zawsze jakaś gotówka. Okna 10-komorowe. Bąbelki trochę wystają. Dobra. Okna. O, to jest garaż.
czas ocieplić cały dom. Płyty styropianowe akurat mam. Siedemdziesiąt tylko pięć mogę wziąć, okej. Na dole powinien być jeszcze oczywiście dwójka styropian. Zabrakło mi styropianu, ale ja kupię więcej, żeby już nie kupować. Dobra. Jak im przywiezie. No prawie ocieplony. Congratulations! Uh-huh.
No i co teraz? Czas odtynkować na zewnątrz, aby przykryć te brzydkie strapy. Wyrównać powierzchnię. Woman. Podoba mi się to. To jest, powiem wam, fajna rzecz. Mnie się to podoba. Ciekawe rozwiązanie. Thank you.
Trochę to dziwne jest takie. Dobra, tutaj jeszcze ten kawałek. I tu kawałek, a? Niestety. Nie tutaj. Się to nie podobuje.
No i prawie. Wow, powiem wam, że ciekawa robota, ciekawa. Wybudowałem dom. Dwie godziny. Łącznie 2 godziny 5 minut. Moi drodzy, ja oczywiście będę się z wami żegnał. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z House Builder. Moi drodzy, mieszkanko wybudowane. I będziemy zostawać tutaj. Zarobiliśmy tyle szajsu. Zobaczymy jeszcze tylko, co nam odblokowało się. No i co? Będziemy zaraz patrzeć. Jeszcze wam, co wam powiem, to to, że mamy możliwość wzięcia oczywiście jeszcze kredytu. Także całe życie na kredycie. Ja mam nadzieję, że odblokują. Długo się buduje takie murowane mieszkania, zobaczcie. Każdy myśli, że to tak hop-siup, ale zobaczcie, wytynkowane. Dziwnie się, że jeszcze na poddaniu, jak dach zaczęliśmy kłaść, kładliśmy jeszcze watę cieplarną. Chyba, że będzie jeszcze dalej. Więc sami wiecie. No mam nadzieję, że ona mi się nie zwiesiła, ta gierka. I ma takie coś jak autozapisywanie.
bo się delikatnie bym zdenerwował, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo, pa, pa. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla was.